Hejo, cześć, witajcie kolejno was w nowej, jednoodcinkowej serii na moim kanale z gry Virginia. Dopiero odpaliłem tę grę i jak widzicie, jest to Virginia. Ta gra trwa jakieś 1,5 godziny, żeby ją skończyć. Jest to historia o policjantce i o jakichś innych rzeczach, co się dzieją. Jest to fajnie, bardzo fajnie zrobiona gra, tak bardziej filmowo. Ma grafikę taką malowaną bardziej. I trwa jakieś 1,5 godziny, dlatego będzie to jeden odcinek. Mamy 11:10 w nocy, więc sobie przejdźmy całą grę, więc please enter to take a trip. Oh yeah, zaczynajmy. Oh fine, welcome to Kingdom, the grandest little town in Virginia. Bardzo fajnie to wygląda. I... settings. Ściszmy troszkę grę, volume, language mają inne. Mają nawet jakieś takie dziwne języki. Ale nie mają angielskiego, nie mają polskiego. Włączmy sobie napisy. Nie, nie trzeba. Let's play. Title translation image chyba o frame rate. Virginia has been made to play a turn. We recommend to play to proceed. Więc zagrajmy na 60. Full screen wszystko. Controls. Nie można tu zmienić głośności gry? A jest. Więc tak. Więc ja zrobię małe cięcie, bo czasem zmienienie FPS-ów w grach robi tak, że mój głos jest za szybko i się nie łączy z kamerą. Więc widzimy się za chwilę. Okej, ludzie, wszystko jest dobrze. Więc play feature. Zaczynajmy. 505 games. Co za gry oni robili? Kilka gier ich grałem, ale już nie pamiętam. Variable. Stay. Teraz nie będę się bawił w tłumaczenia dokładnie. Tak, to są w ciągu... Wow, to jest na prawdziwych wydarzeniach zrobione. W ciągu wakacji roku 1992 FBI miało małą investigation, opracowało po prostu nad jakąś sprawą w małym miasteczku w Virginii. I to jest właśnie historia napisana na podstawie, to właśnie ta gra jest napisana na podstawie tej historii właśnie. Virginia. Myślę, że gra będzie fajna. Jakieś kosztuje 10 euro na Steamie. Ale fajny soundtrack. Taki trochę jak Heavy Rain. Kosztuje 10 euro na Steamie. Ja kupiłem na Allegro za 20, coś takiego. Prawda, jak taki film się zaczyna. Już mi się podoba. Dobrze. Możemy zacząć.
sam się nie słyszę, muszę grać ciszej. Coś mnie będzie się dobrze słyszeć, bo gra będzie przyciszona tak, żeby było mnie dobrze, słuchajcie. Wdech i wydech. Chyba nią będziemy grać. Nasza torebka, sprawdźmy co w niej jest. Szminka? Mi by się przydało teraz ten te ust, bo on suchy strasznie. Co? Możemy stąd iść? Gdzie my jesteśmy? Tu nie możemy iść. 202 klejsny. O, nawet widzimy nasze nogi. Bo to jest krótka, ale bardzo detaliczna sprawa. Training room 2A, training room 2B. Facilities office. Technical phase 4. Executive office. Mamy iść tędy. Okej. Idziemy. Okej, co nam musi sprawdzić? Okej. A my chyba idziemy. Hello. A, czyli dołączyliśmy do FBI. Byliśmy na rozdawaniu tego, że dołączyliśmy do FBI i teraz była jakaś dziwna muzyczka, znaczy takie no, bicie, dźwięk bicia serca, a teraz jesteśmy w jakimś domu, ale do wszystkiego zrobili, na wszystko jest. O Jezu, kto to jest? Co? To my byliśmy? Halo, halo. Michał, wyłącz się. Piąta, czy jest? Okej. Się ruszać. Co jak razem? Jak wstaliśmy, jak mamy 5:30? Czy jest później trochę? 6:30? Tu jest jakiś klucz połamany, który wygląda jak ten klucz, co na początku widzieliśmy, że ona zamykała chyba coś. Jesteśmy w łazience. I co się pierwszy robi, jak się stanie? Się oczywiście myje. Ok.
Okej, czyli jesteśmy gotowi, żeby iść. Bierzemy naszą plakietkę, że jesteśmy w FBI. Chwileczkę nałożyć. Nie potrzebujemy w takim razie. Co? Pipi nie chcemy zrobić. Nie, więc wchodzimy. No wygląda jakby się dopiero wprowadziła tutaj. Szafa pusta. Ubrania w kartonie. I mieszkanie nieprzygotowane. Co, czy teraz możemy z szybką coś zrobić? No dobrze. Kuchnia jest, śniadanie nie potrzebujemy chyba. Co, idziemy do pracy? A tutaj sąsiedzi mieszkają. Oh shit. Co? Wow, te przejście, nie? Wow. Poniedziałek. Pierwszy dzień. Ten połamany kluczek. Coś tam gadają. A nie, to dźwięk po prostu. Ty. Pierwszy dzień w biurze. Ale fajnie strzelić w tę grę. Czy my idziemy tutaj do głównego biura? Okej, więc tutaj nic. Office of the Assistant Director. Okej, idziemy do dyrektora. Czy asystenta dyrektora? Cord McCrane. Czy źle przeczytałem jego imię? McCarron. Hej, co to jest? A ta chyba, ona będzie chyba z nami ten. Confidential Secret. Ona chyba będzie z nami współpracowała. Tak. Okej, czyli to będzie nasza taka... No jak to powiedzieć? Nasz partner taki. Pracy. Bo w policji zawsze mają partnera. Czy nie zawsze, ale w większości. Są pewnie idziemy w tą stronę. Jeszcze muzyka jak z takiego kryminału z lat 90. Jeżeli oglądaliście już takie, to wiecie o co mi chodzi. Ale te przejścia są świetnie według mnie zrobione. Fajnie jest to tak zrobione, tak klimatycznie strasznie. Nie, my jeszcze niżej. Jesteśmy teraz w piwnicy w ogóle. Okej. Creepy trochę to wygląda. Nie ma ani sprinta, ani nic. To jest taki walking simulator naprawdę. Chyba nawet ma w tagach, że to jest taki walking simulator. Takie jak everybody's gone to the rapture. Którego jeszcze nie przyszedłem. A to ona ma tutaj swoje biuro. Będę musiał nagrać sobie z everybody's gone to the rapture. Bardzo fajna gra. Co ona szuka? Szuka jakąś sprawę, czy o co chodzi? Maria Helperin? Halperin? To było Helperin? Helferin to było, że... Pomaga. Pomagaczka po niemiecku.
Wow, 60 FPS tak świetnie wygląda. Taki film, naprawdę. Entering Kingdom, population 424,275 people. Kingdom Overlook. Czyli także można spojrzeć się na miasteczko. Możemy wyjść? Czy tutaj nic nie będą rozmawiać? Bo jeżeli nic nie będę rozmawiać, ja mogę wyłączyć te napisy. Bo inaczej w takim razie coś nie potrzebujemy. No, kawę sobie zamówiliśmy. Ej, ktoś jest, jakiś chłopak jest poszukiwany. Ostatnio tutaj jest w Brukselu, u nas, obok nas, w mieście. Jest taka restauracja, która wygląda... A to ja mam zapłacić. Co? Która jest taki na styl amerykański zrobiony. Jestem, poszliśmy tam pierwszy raz. Kiedy tu mieszkamy. O, rudy ksiądz. I... sobie zamówiłem hamburgera. Takiego mi hamburgera wielkiego przynieśli z dwoma stykami, takiego giganta, nie? Tak też muzyka fajna leci taka tam. A to ich ten syn zginął. A my co, możemy trochę pochodzić po tym domu? O, Lukas, to jest jego pokój. O, vlogi robił. Plecak. Szafa. Coś tu może być? Czy tam jest z tyłu? Tak. Tu jest... pokój dodatkowy. Wow. Red room taki. Dark room. Prawda. Go away. Było blisko. Stankować musimy. Ale... pewnie będziemy próbowali znaleźć, dlaczego on zaginął. A, trzeba by tu spytać, czy ten... czy może widział jego, tak? Okej. To takie pierwszą, kiedy możemy spać, rozejrzeć, czy coś tu jest? Big Rico's Speciality Pizzas. Okej. To chyba nie było nam aż tak potrzebne, ale... Sowek? Maja Helper. To
Camden Street, Washington. Fuck. Cała policja. Wtorek. Drugi dzień. Ona co nie spała? Nie, dopiero w pół do pierwszej w nocy. Obserwatorium jakieś. Muszę sprawdzić, czy ta gra nie jest ludzie, którzy zrobili ja w ogóle z Counter the Rapture. Co? Siebie widzimy, jak ona zasnęła. Halo, halo, czy jesteś? Bardzo, co bardzo dziwnego. Okej. Tutaj rozmawia. Czekajcie, to jest zamówienie ta przyjmujące. Tu siedzą jakieś młodziaki. Piją i palą. Chyba ci co wtedy podjechali autem. Tak. To jest sypialnia rodziców Lukasa. Mają dwa łóżka. Co mnie bardzo dziwi. Takie. Nie śpią ze sobą. Biblia. Tak, jego ojciec jest księdzem. Tu jego matka. Zastanawia się na... No, płacz. Tu jego ojciec zamyka drzwi do jego pokoju. A tu jest znowu są drzwi z czerwonym światłem. Co mnie bardzo dziwi, czemu? To chyba są tylko napisy takich tych. Poczekajcie chwilę. Wyłączymy szybko napisy, bo nie są potrzebne w ogóle. No, idziemy z tym. Z tym asystentem tego. O Jezu. Co? Tu jesteśmy znowu przed jej biurem. A jej nie ma. Tu coś leży. Wisiorek. Ze zdjęcia. To ona. No, tak.
Więc idźmy stąd. O, jesteśmy na tym miejscu. Lukas namalował. Czy szkic namalował? Kamieniach trzeba słuchać, nie wiadomo co. Bardzo ładne miejsce. Czy to jest jakieś... No, US Air Force. Czyli to jest... miejsce militarne, po prostu... Po prostu... Nie wiem, jak to na polski przetłumaczyć. Wiem, co to jest dokładnie, ale jakoś... Czy on tutaj siedział? Tutaj miał jakoś swoje miejsce? Taka jaskinia i tutaj... Świeczki, alkohol... Papierosy, muzyka była włączana... Wszystko. A co tutaj jest? Tu? O, lampki... Takie... Miejsce, gdzie nikt po prostu chyba nie chodził. Ptaszek. Tam są ptaki. To ptak tego, bastiona. Ale mały ptaszek. Jest. Belka na nią spada. Co? Ale to już jest takiego, nic nie stało. W prezencie mi się dostanie. No jest. A tak jak trzymają tych. Ten ptaszek leży. Żyje? On żyje. Bastiana nie ma. Chyba jeszcze było przed wojną bastionów. Albo bastion leży teraz w lesie i on właśnie poleciał do bastiona. Znaczy, ptak bastiona jest zielony. Ale chyba jest jedna wersja jego. Czy jest czerwony on? Co oni tu robili? Możecie proszę przestać mi spamić. Oni to chyba imprezy robili. Chyba ta. O, to te młodziaki. Więc mi pokazywał wtedy tego. No i co teraz? Hej! Oni co? Ty śmieciu. Wyrzucił jej ten naszyjnik tam. Co za? Co to jest? Aha. Co jeszcze możesz sobie? Portfel? Mojego nóż i portfel. A do wody. A teraz ich spisują, co? W środku była tylko jedna rzecz. Okej. I... Czy to jest LSD?
Tylko, że po prostu, no bo nie każdy z nich chyba ma ten sam na sobie malunek. Nie wiem czemu, ale tak myślę, że to jest. No zacząłeś trochę ogarniać, widzę. Z drugiej strony muszę podejść. Klucz. Karta i ten i czy jest zwykle. Znowu jej nie ma. O, kapelusz oficera. Jesteśmy gdzieś na środku ulicy. Czas szybko leci, a tu stoi piecyk. A i ty też zaginął. Co, ktoś chciał je spalić? Czy jak? Ten ptaszek tu jest. Co? A teraz jesteśmy przy komputerze. Big Dick. Six. Send down on expression. O, Annette Harbour się nazywamy. Helping Maria. Name Helping Maria, clearance special agent. Status active, election records transferred from previous file on. Okay. Search Ortega, please wait. Ortega Maria, Ortega Judith. Chodzi o Ortega Maria. Ortega Maria, please see. Ta, czyli to ona. Była. Name Ortega Jury information, not in database, please refer to the records department. Czyli nic nie ma o tej drugiej. Teraz jesteśmy tu, gdzie będziemy mogli znaleźć to? Czy jak? Czy chcemy się dowiedzieć, kim jest dokładnie nasza... No, ta. Jak się ich nazywa? No, partner, kim jest nasz partner? Tego co mój kłada, że... Okej... The Ortega woman. Jest
Judith Ortega. To jest ta kobieta, którą ona ma na wisiorku. Tak, to ona. I on wtedy to wyrzucił. Kto to jest? Bring home the bacon. Co? A żeby na niego głosować. No, to co, płacimy? To jest z tych... Tego, co tego chłopaka zabraliśmy. O, ta czapka. Kurki drift. To jest wszystko strasznie dziwne. Dominion Construction. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jaki liquid wypływa, to jest ciastka, bo to mój liquid, który od kolegi jeszcze markuje. Szana. A to jest ta obserwatorium, które widzieliśmy u Lukasa. Też namalowane. Czy można tu spojrzeć przez ten? Nie, nie można. Najwyżej. Ogryć to już ten jest stare, bo się rozpada już. Jest tu coś? Chyba nie ma nic ważnego. Ach, tam możemy się na górę wejść. Czy mamy tam wejść? Tak, dokładnie. U, ktoś tu wszedł. Rodzice tego Lukasa. O co tu chodzi? Ciekawe, czemu oni tam byli. Chyba nie ma ich w domu. Co? Znajdziemy coś u nich w domu, czego nie chcemy znaleźć, czy... Okaże się, że to przez nich. Ale coś ukrywała przed policją. Może tak być. Tutaj nic dla nas nie ma, ale tam jest jeszcze jeden pokój otwarty. To jest łazienka. Czy oni też mają tu łazience? Nie, najwyraźniej nie. Ale ten pokój tu na końcu. A to jest biuro jego ojca. Okej. Sprawdźmy szafki. O, pozamykane szuflady. Książka na dole. Jakieś pudełko.
The owners. Ale kraj jest świetny, mam powiem. Strasznie mi się podoba to. Jest bardzo takie... Nie wiadomo o co tu dokładnie chodzi. Jest takie... Mystic, że tak można powiedzieć. Takie... Mysterious. Takie... Nie wiemy o co dokładnie chodzi. Jest strasznie... Jest dużo rzeczy, za które się pytamy i... Oh, fuck, man. Wow, nie myślałem, że taka gra się mi tak spodoba. Fajne dziary. Okej, to my sobie usiądziemy. Jezu, gość, jesteś pijany z tą serią. Go szukać, że jesteś może... że mam męża. Muzyka jest świetna też. Jakie to głośne jest na 100%. Poszłeś przez sobie wypić tylko? Się odstresować od tego wszystkiego? Co się dzieje? I do dna. Wow. Ale to jest piękne. Kurde. Czwartek. Uff. Aż kęsił skórkę. Nie widać, ale strasznie. Kęsił skórkę. Czy bym się obudzić? Czy my spaliśmy u niej w domu? Znaczy u tej Marian, czy jak ona się nazywa? Marian? Nie wiem. Też jest jakieś łóżko. Tu coś jest, nie ma? Nie, proste, tylko mogliśmy powiedzieć. Woman strike for peace. Jest to feministka. O, piórka. Czarne piórko z lekko czerwonym kolorem na boku. To jakiś tomek. Lalalek. Czy nie wiem. Kolejny pokój. Wózek i łóżko takie szpitalne, takie... Ciekawe kogo to. Kartki jakieś. Kwiatek, który już święty. Łazienka. Tu ktoś mieszkał albo mieszka, kto jest chory. Nie może się normalnie poruszać, bo są te wszystkie rzeczy. Nawet my w domu mamy takie coś, bo tutaj kiedyś mieszkała taka kobieta. Starsza kobieta. Ona zmarła. Już. Ochaj. I ona już zmarła. Jej syn u nas mieszka na górze. Niech wynajmujemy to mieszkanie.
Właśnie mamy takie coś przy wannie. Śniadanie nam zrobiła. Zrobiła nam tosty z bekonem po amerykańsku, z jajkiem, z kiełbaską. To chyba są ziemniaki. A dla nas dwa jajka. Potem już mówiła, że jesteśmy grubi. FBI Academy. O, to pudełko. Tylko taśma, ale ptaka już nie ma. A, no i teraz jesteśmy w drugim pokoju, żeby sprawdzić dokładnie, co było, co jest na tej całej taśmie. Jakie zdjęcia, wszystko. O, to jest ta łazienka, nie? Co ona ma takie te? Siebie w domu? Światło, wszystko tak? Ciekawe, czego się dowiemy. Jego rodzice? Jego ojciec. By puszkę otwierała, tak brzmiało przez chwilę. O co teraz chodzi? Czy go już przesłuchaliśmy, tak? Teraz co, idziemy stąd? Ona chyba przesłuchuje jego matkę, Lukasa. No kurde. Nie, tam jest jego matka. Kogo ona przeszukuje? No jakaś, to jakaś młoda ten, dziewucha jest tamta. Czy jego ojciec miał jakąś... Zdradzał jego matkę, albo... Patrzcie jak dokładnie. O kurde. Tam coś musi być najwyraźniej. Czego mój ojciec naprawdę zdradza jego matkę z kimś, coś... A to jest przed tym właśnie, przed... przed... o tym obserwatorium. Co nam przyniosło? Jedzenie i po kawie. Cholera. Co tu się mogło dziać? Czy on miał jakieś UFO tam namalowane na tym. Tam w tych swoich rysunkach. Co oni tak czekają na coś po prostu? Kanapeczka mama. Wojsko. No tak, bo tam jest to. Do tego, to. Tam jest to miejsce wojskowe. To dlaczego by tam mogli nie jechać? Tam jest lotnisko. Mogę ukryć jeszcze kanapę.
Cały dzień siedzę. I ten przyjechał, który, na którego, co, no dał ten, żeby na niego głosować. Ciekawe czemu. To się robi naprawdę dziwne. Spotkanie jest? Nas nie wpuszczą. Zatankować musimy. Tam są małe bizony, bo Buffalo to jest chyba bizon. W tej maszynie tam? Tą w środku? Tam? Tak. Wygrałaś dla nas innego bizona. Cholera. Czy ona odjedzie bez nas? Tak. Znowu idziemy na te. Ale cholera, cholera jasna. Teraz trzeba będzie, teraz pewnie na pewno będzie. Teraz na pewno będzie nas. Idziemy do niej. Przepraszam, bo nas jest strasznie słychać. Mam katar jeszcze. Jestem chory. Na głowę też, ale. Zamknięte. Co? Jesteśmy znowu na... Barze. Znowu ona. Co? Tam ptaszek ten leży. Nie jedz go. No, coś mi się stało. Znowu znikł. Piątek. Fucking helmet. No dzisiaj sami jesteśmy. O, ten bir. Musimy z taksówką teraz jechać. Będziemy próbować odzyskać to dla niej. To mnie strasznie zastanawia.
na żywo, gdzieś indziej jechał. Tak, teraz jesteśmy samemu tutaj. Tam jest w ogóle przez drzewo rozwalone ten płot. A, to wtedy byli w ogóle impreza była, ale dalej jest to. Sprawdźmy, czy tutaj coś można wejść po tym kunarz. Nie no, takie trochę było. O. Tak. Wchodzimy tam. Żeby to je odzyskać. Ach, cholera. Ej. Nie mów mi, że to wisi na końcu tego. Nie. Nie rób tego. Tam jest coś ścieki. Czy wejście? Jakaś rura. O, oh, fuck. Fuck me. Wstaliśmy przed tururu dokładnie. Chcę zobaczyć tylko jak to wysoko było. Czyli się nic takiego nie stało. Bo... miałem farta, że nie wolno na ten kamień albo coś. Cholera, to było strasznie wysoko. Coś z kosmetami, czy co? Tak jak było tam... to też UFO było namalowane na tym, że to niby coś z kosmetami jest. Ja nie ruszysz. Okej, okay, never mind. Patrz, to jest ścieżka nawet zrobiona. What? Czy to leży tam, na tym kamieniu akurat? Miejsce, taki krąg. Siedziałem w tym barze znowu. Teraz co mam? O, już muzycy się zbierają. Ale zdobyliśmy jej to. Kim ona mogła dla niej być? Czy to ona? Nie no, to nie może być ona. Ale kto to był dla niej? Mrs. J. Ortega. To ten biuro tej kobiety, którą ona ma na zdjęcie w tym. Tak, będziemy musieli wkręcić się, co? Tak. Aaa, big locking widzę. Też takie coś, co? Czy nie żeby kraść, tylko tak żeby mojego skilla, wiecie, polepszyć, bo... A, to jest mieszkanie. Tak wiecie, żeby skilla po prostu polepszyć, jak będę, tak wiecie, po apokalipsie zombie, wszystko będzie zamknięte. Okej, okay, tu jest w tym takie krzesło, że jak nie można chodzić, właśnie, że się zjeszcza. Pokój będziemy chcieli sprawdzić, tak, ale zamknięty jest. Shit. Wszystko można z tym otworzyć.
What the hell, mate? Co to wszystko tu jest? Co? Czekamy, żeby nas przyjął. Przyjmie nas. A i co spać? Czy my jesteśmy znowu w tej krzówce? Ta. To mnie zastanawia. Czasowo do tego, do torebki. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy w tym obserwatorium. Czy gdzie my jesteśmy? Jakoś wierzę, żeśmy się wspięli. O nie. To my wtedy patrzyliśmy. To nie byliśmy wtedy, jak to się patrzyliśmy. Co? Wait. Tam był tylko jeden papier. Proszę mnie nie oszukujcie, że tam było 1000 papierów. Altaszy i ten. To jest to. Czy to wtedy zapakowaliśmy? Wtedy jak my to pakowaliśmy, to byliśmy... Nie. Wiecie co? Skąd ona to ma? Skoro to było u nas. Już jej nie ma. Sobota. Ostatni dzień. Co on robił u nas w domu? Co ty robi? Teraz chciałem spokojnie, a to jest pierwszy dom, czy... Okay, ja będę chciał wszystkie osiągnięcia w tej nauce, że na pewno zdobyć. Co? Co? Czemu nas zamknęli? Jutę zamknęli.
Co się dzieje? Boże, co się dzieje? Kurde. Fucking hell. Ty dalej siedzi. Czemu na ten klucz zawsze ma? Tak na początku widzieliśmy, ona otwierała coś tym kluczem, ale... Nie śpi na służbie, tylko chodź tutaj. Cholera. Leniu. Czerwony nosie. A i czym teraz z niego? Więc to jest mi cholery, o co chodzi? Wiesz tak, to i pierdzielę. Czyli teraz już nie... Czyli jednak teraz nie będziemy pracować w polu i inwestygować tej sprawy, tylko będziemy pracować przy komputerze. Po prostu... Jest nasz czwórka, tylko wziąłeś sześciopak piwa. Ktoś będzie musiał się ze mną podzielić jednym. Jezu, on jeszcze ma ten na głowie. Co to? Teraz on będzie pracował w tym? Ale to senior special agent. Teraz nie będziemy razem pracować? Czy pracujemy? Co ona bierze? Powiedz. O co tu chodzi? Supervisor. Jest. Typ jest director. Czym tak spinaliśmy się po szczeblach tej pracy? Teraz my jesteśmy tymi. O kuźwa. Teraz my przejmujemy ludzi. O kurde. Nowa agentka.
Ale jaja. Teraz ona i fajka pali. O. Missing person, jeszcze nie znaleziono. Nie wyjaśniona sprawa. O kurde. Alperin. Nie ma jej. Wszyscy niczego już tu nie ma. Nadal to ma. Co? Teraz jesteśmy w tym. No co jej dała? Czy to pokażę nam teraz, jak to inaczej może się skończyć? Czy jak? Tam to było co, jak to by się skończyło, jeżeli... Szanowaliśmy te LSD. To jest chyba LSD. To jest po prostu narkotyk. Ale wygląda jak LSD. I nie, że nie brałem albo coś film oglądał, jak się ogląda do siebie. Już faza cię bierze. Jest taki fajny kanał na YouTube, on pokazuje jak działają narkotyki na ludzi i wszystko. Czasem oglądam jak się dziwnie oni zachowują, jak biorą narkotyki. Okej, okay. Cholera. Nie wiem jak to myślę teraz na złotą, więcej niż 500 000 subskrypcji. Idziemy teraz, idziemy. O co tu chodzi, no? Boże. Znowu leci szybko. Idziemy teraz z tej jaskini. Co tu się dzieje? Dalej teraz otwarte. Jezu, jak w ogóle to zasilali. Gdzie my idziemy? Kurde. Co on tu znajdziemy? Gdzie światło dziwnie tak idzie. Jak my idziemy, to i ono idzie. Stalaktyty, czy jak to się nazywa, te co tak powiedzmy, co na suficie są. Co? Jakaś twarz wyrzeźbiona na tym. Wygląda jak z tej figury, co stała z tymi łańcuchami tam. O co tu chodzi? O, a tu co, spadek jakiś? Albo ona jest na tym LSD. Jest. Hopsa. Co to chodzi? Co to jest? Zdjęcie, okno w ogóle. Jakie te czerwone drzwi.
strzela teraz. Gdzie? O, to się creepy teraz robi. Ej, tacy ludzie sami byli na tym wtedy. Co, te spotkaniu, o mój Boże. Jesteśmy w tym obserwatorium. I to oni są wszyscy, co? Są jakoś sektą. Czy oni go zabiją teraz? Będzie ofiarą po prostu? Tak. Nie rób tego. Teraz statek kleisz. Nic nie... No, to jest... To on klei statek. Hartley Taft. Ten typek co wtedy przyszedł po nas, żeby nas w tym zamknąć. Jest jebać. Boże. Co mu się dzieje? No zdjęcia będzie robiła w maszynie, zdjęcia. Co to jest? Tak. Ale kto to robi zdjęcia? Jakiś mężczyzna. Ej, tu jest ten koszyk z tym misiem, co wtedy był, jak wróciliśmy, co na nią spadła tabelka. Co, naprawdę? Nie ma nic? Co? To ten... To, co to jest jego... Scena z... córką? I my mamy teraz to dziecko i co teraz? Chciał go ten, ale... Wiem teraz obiec naszą tą... sekretarką, okej. Tylko fasolkę będziemy. A steaka to już sobie nie ukroisz? Halo, ale ile można tych fasolek? Fasolki, to te groszki. Co tu się dzieje? A teraz my będziemy trzymać jego głowę na naszym tym. O co tu chodzi? Czemu? To jest jak ten zrobił zdjęcie dla niej. O mój Boże. Ale jaja. Teraz my jesteśmy w tym ubraniu takim. I on nie żyje. To ma naszą twarz na sobie. Co? Teraz znowu idziemy przez ten hall.
jak na rozstanie tych. Czyli ojciec? Tata? Ale chyba jest w swym stanie. Strasznie w swym stanie. I ten kluczyk! Tam jest coś dla nas, co? O, jest znowu te czerwone drzwi. O Boże, co tu się dzieje? Ta pudełeczka. I się łamał ten kluczyk, jak to otworzyliśmy akurat. Co tutaj w środku będzie? Pudełko. Idziemy do tego pieca, co był wcześniej, żeby coś spalić. Tak, bo po co można było to mieć, ale co będzie w środku? A, żeby spalić po prostu to pudełko. Nie patrz na co jest w środku. Czyli tata zmarł? Ten ptak znowu tam leży. Co tu się dzieje? Czemu to się otworzyło? O Jezu, kto to jest? Wygląda strasznie creepy. Czy to jest ten chłopak, który zaginął? Nie. Tak, to on. UFO przyleciało. Co? To jest ta kobieta. Do Ortega. Kto to uciekł? Kto to? Jesteśmy znowu w tej kawiarni. Boże. Znowu z nią wiecie. U tym. To miejsce. To obserwatorium. U to stacja bym znowu.
To nie był ten chłopak? O co tu chodzi? Czyli... Zaczęliśmy pracować w FBI. Zostaliśmy, żeby... pracować z tą... Marią. To wszystko... Żeby znaleźć tego syna... Ich... Który... Uciekł z domu przez to, że jego ojciec zdradzał jego matkę, czy... O co chodzi? Mam tyle jeszcze pytań, które nie zostały rozwiązane. Wow. Takie świetne gry istnieją. Jest tyle jeszcze pytań, ale ta gra jest... Jeszcze nigdy inna gra mnie aż tak... nie zdziwiła. Boże... Ale się cieszę, że w nią zagrałem. I ją kupiłem. Wow. Ta gra to jest... Przeżycie to jest coś, w co trzeba zagrać. Po prostu... Nie wiem. Po prostu było... Ta gra to jest przeżycie takie. Strasznie... tajemnicze i tyle rzeczy, tyle odpowiedzi jeszcze trzeba. To wszystko. Wow. O mój Boże. Więc tak, ludzie, myślę, że mi się seria spodobała. Jeden odcinek, ale tej gry inaczej nie można przechodzić. Po prostu trzeba usiąść i przejść na jeden raz. Myślę, że wam się odcinek spodobał, że przeżyliście to razem ze mną. Jeżeli tak, stawcie paczkę w górę. Wiecie, link w opisie. Mów dla smaku, smacznie. I na razie.